Więc jeśli chodzi o nasze debaty, które tutaj się miały odbyć, to muszę stwierdzić, że ewidentnie Sylwester Lewicki unika konfrontacji, spotkań ze mną. Mamy tego przykład w Radiu Opole, kiedy też oczekiwało wiele moich znajomych, wszyscy, którzy byli tym zainteresowani, jakiejś dyskusji, rozmowy, wymiany argumentów. No nie daje mi okazji, żeby skonfrontować właśnie moje poglądy z jego tezami, które on prezentuje. Jest dla mnie jednak ważne, chciałbym to zaznaczyć, jeśli chodzi o akcenty wyborcze, które mi towarzyszą, to głównie wsparcie rodzin młodych, stworzenie miejsc pracy poprzez przyciągnięcie inwestorów do Olesna. Jest to oczywiście dla nas priorytet. Mamy w tym doświadczenie. Mniejszość niemiecka pokazuje to na przykładzie innych gmin, gdzie inwestorzy chętnie tutaj do nas przyjeżdżają i prowadzą działalność. Jest to niezaprzeczalne, że 70% kapitału inwestycyjnego w województwie opolskim to kapitał właśnie niemiecki. Mamy w tym dobre rozwiązanie i chcemy to tutaj też do Olesna wprowadzić. Jeszcze raz przypominam, że dla nas priorytetem jest działanie na rzecz młodych ludzi, małżeństw, żeby tutaj u nas zostali, do nas przyjeżdżali i mieli miejsce pracy, godziwą zapłatę. To jest ważne.